śmieszny karabin i stary bagnet zbrojny, zjawił się u mnie żołnierz z pierwszej światowej wojny. I stanął w okienku strychu z tym karabinem w dłoni i strzela przez to okienko i widać się przed kimś broni. Na próżno mu tłumaczę, że teraz to nie ma sensu i żeby sobie odpoczął, bo ręce mu się trzęsą. I żeby przestał strzelać, bo wszędzie jest spokojnie, jest nie tylko po pierwszej, lecz i po drugiej wojnie. On milczy i patrzy w przestrzeń nieruchomymi oczami i strzela tempo i często zardzewiałymi kulami. Do wrogów nieistniejących, a wciąż tak samo złych, i czasem mój mały synek idzie do niego na strych. Zanosi mu miskę zupy albo 3-4 bułki, a idąc zawsze zabiera swój łuk i strzały z półki. A żołnierz jest bardzo głodny, lecz nim się rzuci na żarcie, ustawia mojego synka na niepotrzebnej warcie. Więc synek wkłada hełm, w którym wygląda śmiesznie, i strzela z łuku, a żołnierz jedzeniem się dławi pośpiesznie. Lecz jedząc spogląda czujnie ku ciemniejącym polom, posłuszny przebrzmiałym rozkazom, żałosny i smutny dziwoląg. A mnie wcale nie śmieszy tej sprawy absurd niezmierny. Mnie imponuje ten żołnierz, przynajmniej jest czemuś wierny.